Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Serit, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Ten teraz drugi, miałem nagrywać wcześniej Rozdroże. Ten odcinek będzie w miarę krótki, bo ja nagrywam to w nocy, a jutro mam szkołę, a mi się nie chce spać, więc na szybko nagram. Cięcie w tętnicy, obrażenia, srebrny też dam, a nie. Czy ja dałem w srebrny? Wróć. Ja chcę dać by art. Dobra. Zobaczymy, co teraz z tego wyniknie. Dobrze, mam... Co z tym mieczem? A, muszę jeszcze sobie skrać Scab Mart mod, ale w następnym odcinku będzie. Kiedy spałeś? Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już tak jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Dobrze. Będziemy grać z pewnymi alternatywnymi wyborami niż graliśmy w poprzedniej serii. Mianowicie, jak chcecie moją starą serię, to dam wam komentarz, ale nie polecam wam oglądać. Bo klatki na sekundę są... Ach, szkoda gadać, widzowie. Ja mam też moda na większą szybkość Geralta. Do Lamberta trzeba pójść i z nim pogadać. Cześć, Lambert. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Dobra, już wszystko wiemy. Żeby przynieść materiał i alkohol, zabijając po drodze napotkanych bandytów. Jakbyście chcieli jakieś mody zobaczyć lub przygody dodatkowe, piszcie w komentarzach. Ja postaram się nagrać. A pokażę wam małe nawiązanie do książki. Widzicie, tu jest szczur z bitym widelcem. A wiecie, co to oznacza? Był taki fragment w książce, że było kompletnie ciemno, a Geralt rzucił szczura widelcem i go trafił. Chciał się popisać z mysłami, a było kompletnie ciemno. Nawet Wiedźminie 3 o tym mówił. Nawet Wiedźmin 3. Zobaczymy, czy tak... Nie, na full combat rebalance to nie działa. Mi przypomina stare czasy, jak nagrywałem starą serię. Albo jak jeszcze z Gratakiem i Gratak nagrywał inni. Ale chyba Gratak już nie będzie nagrywał tej serii, choć nie wiem. Może później, jak mu się zachce. Zresztą postaram jak to oglądasz, Gratak. Pożałujesz, że cię matka zrodziła.
Słuchaj. Ja też umiem walczyć. Patrz teraz. I nie macie. Już po hejterze. Drzwi do pokoju Trist. Tam nie idziemy. Idziemy do biblioteki poczytać o czymś. Ciekawe nawiązania. Mamy flaszkę, czyli nie, to jest woda, nie flaszka. Oho, jeszcze wy zostaliście. Coś tak czułem, że było was mało. Ziu. I już cię nie ma. Wróciłem, zabrakło mi miejsca na dysku, na szybko wyczyściłem i wróciłem. 40 giga wolnego. Zajrzyj się po zamku i zobaczyć, czy wszyscy mają się dobrze. Zresztą pokażę wam jednego buga, chociaż nie chciałem korzystać z tego buga wcześniej, ale wam pokażę. To jest jeszcze jeden bandyta. Z tego co widziałem po znaczniku. Nie, tutaj nie ma tego. Ale zawalczmy z tym bandytą. Za szybko dałem kombo. Dobra, zabijmy wszystkich bandytów. To jest pokój wieczorny, to wam pokażę coś. Nie będę tego powtarzał i nie będę tego powielał, bo to jest bug, ale patrzcie. Cały czas się nowe pojawiają, kalcjum ekumy. Zresztą dowiedziałem się o tym już dawno, ale chciałem wam pokazać, jakby ktoś nie wiedział, chociaż ta gra ma już... Będę tak strzelał 14-15 lat. Eliksir z oka przerazy. Mam już wszystkie potrzebne składniki, ale najpierw pójdę jeszcze tutaj. Jeszcze trzeba pazur naciąć. To zaraz się zajmiemy obcinaniem pazura. Tylko idziemy na dół. Parter. W ogóle udało mi się naprawić mikrofon, żeby poprawnie działał. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. I żeby nie było aż takich zakłóceń jak wcześniej. I to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Witaj ponownie. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Dziękuję. Dobra, prześpimy się jeszcze 23 godziny, żeby gra był wypoczęty. O, jest, no i są wszyscy. Ciężko było. Ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, ale nie sprawię już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez twojej pomocy. Niestety splądrowali laboratorium, wynieśli prawie wszystko. Gdyby Triss nie musiała walczyć z Savollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Triss, mógłbym zatrzymać Savollę. Bez twojej pomocy przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. O. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Dzięki. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i kalcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora.
Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem... Dobrze, przepraszam za pominięcie, ale już tak za dużo pominąłem. Miałem sobie wybrać pod Overhaul, który pozwala mi zmienić tekstury miecza, ale przynajmniej mam zmienione tekstury zbroi na przykład. Mimo, że zbroje Wiedźmin 1 są fajne. Ale i tak lubię to smodowane. Dziedziniec Kermoren. Szczątki. No mam wszystko. Teraz powinienem rozpocząć medytację i zrobić eliksir. Jak będziemy na podgrodziu, to będziemy kończyli odcineczek. Idziemy zrobić eliksir. Palenisko. Godzinę się przespałem i teraz mogę odnieść eliksir. Mam nadzieję, że u Hishiro będziecie mogli obejrzeć sobie odcinek z Wieśka, aczkolwiek chyba Hishiro tego nie wrzuci. Chociaż nie wiem, bo narzekał, że ma słaby internet. I znaczy nie, że ma słaby, no, że ma słaby trochę i mu się trochę bardzo długo wyrzuca. Bo jak nagrywa Bandicamem, to ważą pliki po, no, po dużo gigabajtów. A dlaczego nie nagrywamy Xbox Game Barem, którego tak chwaliliśmy? A dlatego, ponieważ pokażę wam coś. Jak macie ekwipunek, to tutaj byłby panel i by zasłaniał cały ekwipunek i byśmy nie mogli ten. Byśmy na odcinku normalnie widzieli, a pasek od nagrywania by nam zasłaniał. Dlatego nie nagrywam Xbox Game Barem, tylko Bandicamem. O, jest i Tris. Trzymaj. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. ten miecz jest najlepszy. O. Byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle?
Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Trochę lipa. Czekaliśmy Anet na bardzo. Ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba że chcesz o coś spytać. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. I zaraz będziemy kończyli i będę szedł spać. A dlaczego będę szedł spać? Bo jest 12. A ja mam szkołę na 7. Kiedy to nagrywam? Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Dobra, to wszystko. Będziemy się rozchodzić. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Będzie screen na miniaturkę. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Bandytom dało się ukraść strzeszone od wieków wiedźmińskie tajemnice. Selikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Triss Merigold. Wiedźmini ruszyli na poszukiwania klasycznie w cztery strony świata. Geralt z Rivii dosi na południe do Wyzimy. I tutaj się zaczyna nasza przygoda z Podgrodziem. Czyli najlepszą lokacją, najbardziej klimatyczną w grze oprócz bagien i odmętów. Karolino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Chcesz? Tak, chcę mleko. Pargesty. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Ale ucieczka. Siu. Ale biegną. Dobra, nie powinienem się odzywać. Przepraszam. Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje. Alarm! Dał radę. Już po niej. Już. Pada. Niestety. Dobra, teraz będzie walka. Geralt, Nelly
Witele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! Przepraszam. To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Może uda się go uratować, a nie, bo jednak on umrze od ognia automatycznie, mimo że będzie chciał go uratować. Czy byłoby fajnie, jakby udało się go uratować. Już po nim. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! O nie, bestia. Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak wredził coś o wykupnym, pewnie chodził o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Dobra, potem się zapytamy. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Ja tymczasem wezmę sobie itemy, raczej rzeczy, z tych potworków. I powoli będę kończył. Następny odcinek będzie się pojawiał przez kilka dni. Może jest nawet dwa dni. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Czytamy jeszcze tutaj tablicę ogłoszeń i będę powoli kończył. Zlecenie na utopce. Zlecenie na bargesty. Zlecenie na gule. Co jeszcze? List kończy.
ogłaszam się mowę, że człowiek nazywany magistrem to pójdzie licznych zbrodni przeciwko koronie, a więc morderstw, rozbojów, czynnego oporu wobec straży miejskiej i urzędników oraz innych występków przynoszącym szkodę podanym królestwa. Osoba udzielająca mu schronienia będzie uznana za winną współdziałaniu w przestępstwach. Obowiązkiem każdego podanego korony jest zapewnienie organom ścigania, które zdają się ująć bandytę. Wszelkiej pomocy za wydanie magistra żywego lub martwego wyznaczamy niniejszą nagrodę w wysokości 1000 orenów. Na to zapiszę grę i będę na razie kończył. Dziękuję za oglądanie i do następnego. I cześć.